Witam wszystkich z mojej stałej lokalizacji testowej. Teraz jestem z dodatkową osobą, która będzie pomagać mi w testach, ale nie chcę być nagrywana. Jak zawsze, pola na krowiarki w Chochołowie, jeżeli jestem tutaj wakacyjnie. No, widok stąd piękny. Mamy 5 minut do testów, przygotowania krótkie poczynione i pomału będziemy brali się do łączności. Dzisiaj nie jest tak jak w lutym czy w marcu. Słońce pięknie jeszcze świeci. Przez dobre pół godziny będziemy mieli jasno. Mam nadzieję, że to wystarczy na testy. Patrzcie, co słyszymy. Jeszcze nie ma 20. Dzisiaj mamy testy, a na pasmach zrobił się ruch, prawdopodobnie jest silniejsza propagacja. A jak widać dzisiaj odkręcimy squelcha. Dzisiaj korzystam z radia Alan 42 Multi z taką... O. Czerwone pole na Jacksonie. Bardzo ładnie, Jureczku. Widać już kolejne stacje. Dobra, ja próbuję zrobić jakąś łączność. Wywołanie w testach łączności awaryjnej. Tu Andrzej, krowiarki 161 ML030, krowiarki, czy ktoś mnie słyszy? Owa i Brzesko Kocim, o. Także zapraszamy, Polska Południowa. Polana krowiarki, czy ktoś mnie słyszy? Poczekaj. Natalia, hotel 77, okolice Dobczyc, 5-9 Kraków. Patrzcie, jak ładnie słychać. Eko, Brzesko, Kocim. Dziękuję i tutaj zwalniam, bo Dębna rozmawia. Polana krowiarki, ML030, czy ktoś mnie słyszy? Jeżeli break mnie słyszy, to proszę breaka do krowiarki. ML030. Jakbyś powtórzył, skąd wołasz? Polana krowiarki Chochołów. Polana krowiarki Chochołów. ML030. Wywołanie ogólne w testach łączności kryzysowej. Czy ktoś mnie odbiera? Polana krowiarki. ML030. ML030. Polana krowiarki ML030, ML030. Bardzo dziękuję, zapisałem. Słyszę cię tak na mniej więcej 3 z plusem. No i... Głośniej, bo modulacja pozostawia wiele do życzenia w stosunku do szumów. Sygnał masz mocny. Leszek, to ty? Patrzcie, jaki ruch. Mocna, 9, ale modulacja cichutka. Dobry sygnał. Czy rowerzysta odebrał na kopcu Kościuszy Piotrowskiego? Z trochę innego ujęcia. Dobra, kopimatowej króciutko Kraków 9, 5-9 Kraków. Na wywołanie ogólne, tu Kraków na testach łączności awaryjnej, Kraków. Jest małe ręczne radio, niestety skuteczność takich antenek no jest taka jaka jest, ale ja ich słyszę, nie? Ja ich słyszę bardzo dobrze, a oni mnie praktycznie w ogóle, prawdopodobnie mnie nie usłyszą.
Wywołanie ogólne, tu ML030, ML030, Polana Krowiarki, czy ktoś mnie słyszy? No bo popatrzmy chociaż kogo słychać. Słychać naprawdę dużo stacji. To był akurat kolega Leszek na kopcu Piłsudskiego w Krakowie. Wołał jakiegoś kolegę ze Zborowa. Czy jest Mirek z Węgrzy, który chce sprawdzić w słownikach? No, Mirek Węgrz, na ten czas Węgrz, przejdę na pasmo PMR i zobaczymy, ma, co tam słychać. Zawołam jeszcze raz, tutaj Kraków, Słopnice. Over, over. Bardzo ładnie cię słychać. Piątka, dziewiątka tutaj dla ciebie. No, ja jestem na Polanie Krowiarki w tym momencie. Nie ma jeszcze dużo stacji. Jesteś moją pierwszą stacją na paśmie 70 cm, chociaż już tam słyszałem w tle inne odzywające się. Widok stąd dzisiaj jest piękny. Będziesz mógł to zobaczyć później na filmie. No, na CB Radio nie udało mi się zrobić jeszcze żadnej łączności, mimo tego, że słyszę praktycznie cały Śląsk, Małopolskę, Kraków, bardzo dużo stacji słyszę, ale no, jest to moja pierwsza łączność z Tobą, chociaż mamy jeszcze sporo czasu do nadrobienia. Proszę, Grzegorz, mikrofon do Ciebie. No, Andrzejku, fajnie. Chciałem namówić, że tak powiem, mojego sąsiada, no i Damiana. Ale oni, kurde, czekają na losy, bo jest teraz losowanie tutaj na systemie. No i mówią, że przyjdą, że tak powiem, i będą rozmawiać bez znaku na tej częstotliwości. Ale no nie wiem, jak to wyjdzie. Także, no wiesz, no czekam na nich cały czas. Mikrofon do ciebie, over. No Grzegorzu, no to możemy tutaj nadrobić to również później, za jakiś czas. A tak to jeszcze zobaczmy, czy ktoś jest może na tej częstotliwości poza nami. Co ty na to? No oczywiście, zapraszamy wszystkich. Wywołanie ogólne w teście łączności awaryjnej na paśmie PMR. Czy ktoś tutaj mnie słyszy? Nie, ale bardzo ładnie na tym samochodem. I domyślam się jeszcze, że samochodem jest. Stacja Tychy, Olek, tutaj stacja Andrzej, ML030, Krowiarki, czy mnie słyszysz? Witam kolego, Bielsko, zrozumiałeś, czy jesteś tutaj, ale odezwij mi się jeszcze, to podam ci raporcie dokładnie. Stację słychać, nie? Bardzo ładnie, Tychy. Z tego miejsca zrobiłem, jak widzieliście na Gainmasterze, z samochodu z 4 watów, Gliwice Tychy zrobiłem. Teraz nie mogę. ML030, Polana Krowiarki, czy ktoś mnie słyszy? To może przedłużę, kolego z Bielska, tutaj jest kolega z Katowic, czy go odbierasz? Nic. Polana Krowiarki, Polana Krowiarki, ML030, czy ktoś mnie słyszy? Jeszcze raz kolego, powtórz, na granicy szumu jesteś? Polana Krowiarki, ML030, czy ktoś mnie słyszy? Kopiec Piłsudskiego, Kraków, odbieram z szumem, Paweł Radziejowa. No nie, nie udało się. Też by było słychać. Zostajemy tutaj do jutra, pozdrawiam, hej. Tu Paweł Wieża Widokowa na radiowej testy łączności obywatelskiej, zapraszam. ML030, Polana Krowiarki. No pełny zegar, pełny zegar, bez problemu, bez szumu, a skąd nadajesz? Ja nadaję tutaj z okolicy Nowego Targu, stacja Mazowa na Marcin Niszczeka. Franek, słyszę Nowy Targ, ale mnie nie słyszą. Sygnał, powodzenia do następnego 13. Tu Paweł Wieża Widokowa na radiowej, zapraszam. ML030, ktoś mnie słyszy? 05 tylko słyszałem, 05, powtórz jeszcze raz. ML030, ktoś mnie słyszy? Okej, Mike Lima 030, czy okej? Mike Lima 030, potwierdzam, Polana Krowiarki, chochołów. Okej, bardzo słabo na granicy szumu, ale poszło, Mike Lima 030, czy okej?
Roger, Roger, potwierdzam. Chochołów. Masz? Jeszcze raz, większą miejscowość podaj albo dystans. Zakopane. Zakopane, czy okej? Okej, będziesz na filmie. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, do następnego 13. Macham w kierunku Zakopanego. Wieża widokowa na radiowej 1000. Gdzie to jest? 56 metrów nad poziomem morza. Ale mamy łączność. Zapraszam tu testy łączności. Nawet tym się udało. Musiałem po prostu doczekać się momentu, w którym będzie mniej stacji. Testy łączności obywatelskiej zapraszam. No, jest mniej ludzi, więc jedna łączność się udała. Jeśli coś się uda, to zrobię to jeszcze poza filmem, a przejdę teraz na PMR-kę, zobaczymy, czy jeszcze coś się uda. Nie zdążyłem złapać. Pełno stacji. No wiadomo, to jest taki kawałek anteny tylko. Dlaczego się... Majklima 030, Majklima 030. Nie testy łączności obywatelskiej. A jego słychać pięknie. Tadeusz Zakopany, czy jestem odbierany? Tadeusz Zakopany, tak, połowa skali, bez najmniejszego problemu. Pozdrawiam, tu Paweł Radziejowa. Miłego wieczoru. Tadeusz Zakopane, czy mnie słyszysz? Panie ogólne, tu Paweł na wieży widokowej na Radziejowej. Zapraszam na kanał 12, na kanał 12 Paweł Radziejowa. Nie wiem, jak to nagrać. Przechodzimy teraz. Też łączności radiowej. Mamy Midlanda. Odbieram cię, odbieram tutaj ML030, z kim mam przyjemność? Gubałówka, tu Andrzej, odbieram cię. No dobra, tutaj jestem jakby co w Chochołowie na Polanie Krowiarki, Gubałówkę widzę bezpośrednio przede mną, to może jakieś 5 km w linii prostej by było. Jak mnie odebrałeś? Tak, odbieram bez najmniejszego kłopotu, ale tutaj las, prawda, to może też by się tłumy nie pali. Dzięki za spotkanie, miłego wieczoru. Dziękuję i do usłyszenia. Czy osiedle Tychy mnie słyszy? Czy osiedle w Tychach mnie słyszy tu ML030? O, jestem ciekaw, komu ten raporcik 5-9, ale cisza nastała. Wywołanie ogólne, test samotności awaryjnej, podaje operator Majklima 734. Majklima 734, operator Tatra, QTH Zakopane, zapraszam do łączności. Tatra, to ja miałem z tobą teraz łączność, Majklima 734, tu ML030. Majklima 734, Majklima 734, tutaj, Majklima 030, Majklima 030. Ale chyba z Zakopanego, tak? Jak dobrze zrozumiałem. Tak, Zakopane, jak my teraz myślimy? Okej, witam wszystkich w podsumowaniu. Minęło kilka dobrych już miesięcy od tego testu. Podsumowania na bieżąco nie było, ponieważ trochę miałem przestój w mojej działalności na YouTubie, ale coś tam mogę do tych testów dorzucić. Co mogę powiedzieć? No, z ręczniakiem było ciężko cokolwiek złapać. Sumarycznie zrobiłem, tak jak widać, tylko jedną stację, którą z bólem zrobiłem, długo tam siedziałem, ale słyszalność była bardzo dobra. No nie dziwi to, ponieważ z tego miejsca
na antenie Gainmaster w samochodzie po podłączeniu do silnika na zasilaniu samochodowym, czyli te wszystkie zakłócenia z auta wchodziły do radia. Również miałem bardzo super słyszalność i to w środku zimy praktycznie. Co do ręczniaków, to na PMR udało mi się zrobić trochę więcej łączności, bardziej lokalnych, chociaż szło to gorzej niż zazwyczaj również z tej lokalizacji. Test udany, jak zawsze, nie można powiedzieć, że test nieudany, bo testem było przetestowanie wszystkiego, co zostało zrobione. Trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski, poprawić się w następnych testach. No i przemyśleć jeszcze raz takie użycie tych ręcznych radii CB w tego typu sprawach. Nie miałem akurat nic innego. W aucie nie jest zamontowane do tej pory jeszcze CB, ponieważ jest nowy samochód kupiony. I działa to tak, jak było widać, niestety. Słyszałem bardzo dużo, ale czy to było do czegoś potrzebne, konieczne, no to zweryfikujemy w kolejnych testach, kiedy będę miał okazję wziąć udział. Co do mojego kanału, dziękuję wszystkim odwiedzającym. Mam nadzieję, że uda mi się filmy wrzucać bardziej regularnie. Zacząłem nową pracę, dlatego ten przestój. Także dziękuję wszystkim za powrót do tego filmu, dziękuję wszystkim za wsparcie i ludziom, którzy zachęcili mnie do ponownego nagrywania. Dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia w następnym filmie.